Jarek Kubicki, nowy zawodnik Jagiellonii. Witamy serdecznie. Jarek, powiedz, jak pierwsze wrażenia po przyjeździe tutaj na obóz? Widziałeś też już w Białymstoku nasze obiekty. Dzień dobry. Bardzo pozytywnie na pewno, bo przyjechałem tutaj na obóz. Dojechałem w sumie z Białegostoku, tak jak powiedziałeś. Byłem chwilkę nawet nie na obiektach, tylko w siedzibie klubu. Tam też zobaczyłem te koszulki wszystkie i mam nadzieję, że moja kiedyś tam będzie. Cieszę się, że dołączyłem do zespołu, poznałem chłopaków, na razie można powiedzieć wczoraj wieczorem dojechałem, więc chwilę gdzieś tam z nimi zdążyłem wymienić kilka słów. Powiedz, co przekonało Cię do przenosin do Jagiellonii? Na pewno jest to dobry zespół, bo z tego co pamiętam i zawsze gdzieś tam rywalizowałem przeciwko Jagiellonii, to te mecze zawsze były ciekawe i fajnie jest tutaj teraz dołączyć. Dodatkowo oprócz mnie przyszło kilku nowych chłopaków i myślę, że to będzie ciekawy sezon w wykonaniu Jagiellonii. Rywalizacja w środku pola w Jagiellonii staje się coraz mocniejsza. Jest Taras, jest Michal Saczek, jest Nene, ale rozumiem, że ty rywalizacji się nie boisz. Nie no, przyszedłem, żeby właśnie rywalizować i grać. Chcę, wiadomo, grać w każdym meczu, występować w każdym meczu i na pewno będę dawał z siebie 100%, zaczynając od treningów po mecze, żeby gdzieś tam Jagiellonia była jak najwyżej w tabeli. Jesteś już trochę lat w Ekstraklasie, wiele meczów za tobą. Czego możemy się po tobie spodziewać, co możesz zaoferować drużynie? Co mogę zaoferować na razie, to wstrzymam się z odpowiedzią. Zobaczę też po obozie, nie mam dużo dni jeszcze na obozie, ale zobaczę, jak to będzie wyglądać w moim wykonaniu, jak będę po prostu w jakiej dyspozycji, bo mam nadzieję, że będę tak samo co najmniej wyglądał, jak wyglądałem w poprzednich drużynach w Ekstraklasie. Mogę Cię o to zapytać, bo miałeś już okazję grać na naszym obiekcie. Kibiców widziałeś z perspektywy zawodnika innej drużyny. Jak zapamiętałeś naszych sympatyków? Na pewno bardzo, bardzo ciepło kibicowali zespołowi. Z tego co pamiętam, jak zdobywali gole, to też bardzo, bardzo fajnie gdzieś tam się cieszyli z bramek, więc myślę, że to będzie też na plus tutaj. No i na sam koniec pytanie, które zawsze musi wybrzmieć w tego typu rozmowach. Jakie cele stawiasz sobie indywidualnie i sobie w drużynie na ten sezon? Indywidualnie na pewno chcę dobrze wyglądać na treningach i wiadomo, być w pierwszym składzie, grać jak najwięcej, jak najczęściej i nie mieć na pewno kontuzji, bo to też jest bardzo ważne. I myślę, że drużynowo to zajęcie jak najwyższego miejsca, tak? Co najmniej w top 5 myślę, że mam, jest tutaj taki zespół, że można o to powalczyć. Dziękuję. Dzięki. Cześć, tu Jarek Kubicki. Kupujcie karnety i do zobaczenia na stadionie w Białymstoku.